Zapraszamy do wysłuchania książki Sary Pinborough zatytułowanej Trzynaście minut. Przełożyła Maciej Kamazan. Czyta Marcin Popczyński. Dla Barii, która jest jak gązo dla Duke'a, i Patsy Etsy dla Etsy Patsy, z wyrazami miłości. Część pierwsza, rozdział pierwszy. Ofelia była młoda, mniej więcej osiemnaście lat, raczej mniej, Włosy mogła mieć jasne albo brązowe, przemoczone i w mroku wyglądały myląco. Była ubrana na biało, jasna plama na tle ciemnej rzeki, niemal jak gdyby chciała nawiązać do świeżego śniegu, który zaspami przygniotł ziemię. Jej jasna twarz o lekko rozchylonych, sinych wargach spoglądała w atramentowe niebo. Dziewczyna uwięzła w gałązkach, jakby pochylone konary. Ogołocone z liści i przygięte przez zimowe wichury chciał ją uratować, utrzymać na powierzchni wody. Oddech unosił mu się przed twarzą jak mgła. Słyszał własne zapanie, choć szczekanie biskita, zapamiętały jazgot, którym pies zwabił go ze ścieżki, zdawało się dochodzić z jakiegoś odległego miejsca. Nie mógł się ruszyć. Była za kwadrans szósta rano, a w rzece unosiła się martwa dziewczyna. Stałem się szablonową postacią. Oto jego następna spójna myśl. Jestem tym człowiekiem, który w kryminałach na spacerze z psem znajduje zwłoki. Biskit miotał się tam i z powrotem wzdłuż brzegu, wściekły, przejęty, zaniepokojony zmianą w ich codziennym rytuale, tą nieprawidłowością. Obejrzał się i zaskomlał do swojego właściciela, który nadal stał jak skamieniały, ściskając komórkę leżącą głęboko w kieszeni jego grubego płaszcza. I nagle to zobaczył. Ledwie dostrzegalne drgnienie jej dłoni, a po chwili następne. Wyszedł z Biski tem wcześniej nie z konieczności, ale z powodu ciszy. W tych godzinach przed przebudzeniem świata czas płynął wolniej, a wokół panował idealny spokój. Zresztą sen nigdy nie był jego przyjacielem. Późniejsze spacery wypełniały mu uprzejme pogawędki z innymi właścicielami psów, które biegały wśród drzew. Poranki należały wyłącznie do niego. To był jego rytuał, nieodmienny, od którego nigdy nie odstępował z powodu złej pogody i tylko czasami z powodu choroby. Stawał o piątej, nawet jeśli skończył nagrywać o drugiej. Jedna kawa, wyjście punktualnie piąta dwadzieścia. Ale dziś wyjątkowo spóźnił się pięć minut. Biskit ukrył gdzieś swoją obrożę. W końcu znalazła się pod sofą. Potem przez łąkę, na drugi brzeg krętej rzeki i godzinka wędrówek po lesie. W drodze powrotnej Jamie kupował gazety, które czytał przy śniadaniu. Jeśli w piekarni mieli ciepłe kruasanty, brał jeden. Był to święty czas, należący tylko do niego i psa, dodatkowe godziny bezcennego życia. Czasami dzwonił do Nowego Jorku do swojej młodszej siostry, zanim położyła się spać, sprawdzał czy jej świat nadal obraca się we właściwym kierunku i razem przeżywali gorzko-słodką chwilę, po czym rzeka jej życia zabierała mu ją i niosła dalej. Czasem siostra zaskakiwała go i dzwoniła pierwsza to były najlepsze poranki. Marmurowa dłoń drgnęła jeszcze raz i nagle poczuł zimno swojej skóry, bicie swojego serca i głośne, wyraźne szczekanie biskita. Komórka znalazła się raptem przy jego uchu, a jego głos dołączył się do hałasu. Potem Jamie rzucił telefon i zdjął płaszcz Rzeka nie zabierze tej dziewczyny, zanim wybije jej godzina. Reszta mu się zamazała. Wejście do wody, której zimno odebrało mu dech, potknięcie, prawie upadek, chwytanie powietrza, drętwota palców, gdy ciągnął ją na brzeg, ciężar jej przemoczonego ubrania, niespodziewany ciężar jego rzeczy. Otulenie jej bezwładnego ciała jego płaszczem, szorstkość jej przemoczonych włosów, jej usta, na których nie wyczuwał ciepłego oddechu, mówienie do niej poprzez szczękanie zębów, biskit, liżący jej zlodowa ciałą twarz. Syreny, koc, którym go okryto. Proszę ze mną, panie McMahon, tak pomogę panu. Już dobrze, zajmiemy się resztą. Postawienie go na nogi, które nie chciały się ruszać, zaprowadzenie do ambulansu. Ale najpierw dostrzegł ponure miny. Kręcenie głową, defibrylator. Odsunąć się przerażająca cisza. On, świat, natura. Wszystko zamarło. Ale nie czas. Zegar tykał dalej. Idę minut. Jak długo nie oddychała, gdy tkwili na tym brzegu rzeki? Jak długo czekali na ambulans? Dziesięć minut? Więcej? Mniej? Jest puls! Jest puls! A potem jego łzy, gorące i nagłe, płynące gdzieś z głębi. Uświadomił sobie, że biskit wtulił się w niego śmierdzącą sierścią, trąca jego twarz łapą, liże jego policzki, skomle. Więc przygarnął go do siebie, wciągnął pod koc, a potem spojrzał na zimowe niebo. Ani nocne, ani poranne. I pomyślał, że nigdy nie zachwycało go bardziej. Rozdział drugi. Sobota, 903. zero Jenny, jesteś? Odbierz. OMFG. 908. zero osiem. Jenny, wyciszyłaś telefon. Wstawaj! 9:13. Jenny, zaraz zeświruję. Mama płacze. Chyba nadal jest pijana. Chce jechać do szpitala. WTF 9:15. Jenny. Kurwa, odbierz, co się dzieje. 9:17. Hayley. Sorki, tata tu był, obudził mnie. Normalnie cała się trzęsę. WTF, WTF, WTF. Zadzwonię z podprysznica. Skasuj smsy. Wczorajsze też. Kurwa, co jest. 9:18. Jenny. Ok. 9:19. Hayley i ani słowa. Rozdział trzeci Głos mamy, donośny i kategoryczny, był jak kolec wbity w mózg. Beka nakryła głowę kądrą i znowu zapadła w półsen. Była sobota, zbyt wcześnie. Bez względu na porę, za wcześnie i za zimno. Palce u jej stóp zlodowaciały i przez każdą szczelinę w pościeli wdzierał się chłód. Rebeka chwyciła kołdrę palcami u stopy i okręciła się nią jak kokonem. Rebeka, zejdź. To ważne. Nawet nie drgnęła. Niech poczekają. Jeszcze pięć minut. Oddychała płytko, żeby nie wynurzać się na zewnątrz, na świeże powietrze. Włosy jej śmierdziały dymem, głowa trochę bolała. Wspomnienie po wczorajszej trawie i papierosach. — Jeśli jeszcze nie wybiła dwunasta, zabije mamę. Soboty należały do niej. Tak się umówiły. — Natychmiast! — Mówię serio! — Beka odrzuciła kołdrę i usiadła wściekła. — Co może być tak pilnego? — wytężyła otępiały umysł. Nie zostawiła w kuchni pustych pudełek po pizzy, ani puszek po coli. Nie zapomniała wyłączyć telewizora. Zamknęła drzwi na dwa zamki. Przyszła do domu... Poszła po cichu do siebie i zapaliła ostatniego jointa, wydmuchując dym przez okno, po czym zasnęła oglądając jakąś durną komedię na Netflixie. Nawet nie wróciła jakoś strasznie późno. Zerknęła w otwarte okno i westchnęła. Bek, ty geniuszu, nic dziwnego, że zimno tu jak w psiarni, ale przynajmniej nie pozostał nawet ślad po dymie. Beka. Chwila ciszy. Kochanie, proszę, idę, krzyknęła ochryple. Głowa zapulsowała bólem. Koniec normalnych papierosów zdecydowała, wkładając dresy i wczorajszą bluzę. Płuca jej wysiadały. W pokoju było jak w lodówce, aż dostała gęsi skórki. Sok. Musi się napić soku i herbaty. I zjeść kanapkę z bekonem. Może warto zejść na dół. Przynajmniej się ogrzeje. Ale rozmowa z matką z samego rana nigdy nie była dobrym pomysłem. Beka wolała wstawać, kiedy wszyscy wyszli mieć dla siebie trochę spokoju, bez barykadowania się w pokoju. Jeszcze dwa lata i ucieknie na uniwersytet, ucieknie z tego domu, z tego klaustrofobicznego miasteczka na wolność. Może do Londynu, na pewno do dużego miasta. Ejden pojedzie z nią i zacznie pracować jako muzyk. Będą żyć jak Bohema, i pewnego dnia gazety opiszą historię pary, która odniosła sukces, a kiedyś żywiła się błyskawicznymi zupkami w zrujnowanej, ale stylowej noże. Gdzieś, gdzie mogła podążać za swoimi marzeniami. Tak to będzie. Ale zanim ten plan stanie się czymś więcej niż fantazją potrawie, muszą upłynąć jeszcze dwa długie lata. Zgarnęła włosy w coś w rodzaju końskiego ogona. Spryskała je dezodorantem i wyłoniła się ze swojej kryjówki, po drodze zabierając komórkę z łóżka. Sprawdziła godzinę 1034. Czternaście SMS-ów, sześć wiadomości na komunikatorze dwa nieodebrane połączenia. Zmarszczyła brwi, zaskoczona długą listą nazwisk. Nie była aż tak popularna. Jeszcze nigdy nie dostała czternastu SMS-ów, chyba że od Edena, kiedy był ujarany i napalony na nią. Przejrzała je schodząc po schodach. Głównie konwersacje grupowe. No jasne, była tylko dodatkiem. Nie pozwoliła sobie na zawód, akurat ją to obchodzi. Słyszeliście? Czytaliście o Taszy Howland? Musicie to obczaić. Zanim przeczytała wszystkie i dotarła do kuchni, była już całkowicie przytomna. W ustach jej wyschło. Matka stała przy kuchennej wyspie, wpatrzona w mały telewizor w kącie – ten przeciwko któremu tak gwałtownie protestował tata. Za dużo odbiorników, za dużo komputerów, za dużo komórek, wszędzie maszyny. Nikt już z nikim nie rozmawia. Ale przegrał, sam przeciwko nim dwóm. Na blacie leżał nietknięty tost, mama go nie jadła, nawet się nie rozglądała, wpatrywała się tylko bardzo blada w ekran. Beka poczuła, że cierpnie jej skóra, częściowo ze strachu, częściowo z dziwnego podniecenia. Co się stało z Taszą? spytała. Moja komórka szaleje. Mama odwróciła się i objęła jej sztywne ciało, otaczając ją ciepłym zapachem podkładu i cytrusowych perfum. Julia Crisp starała się nawet w sobotę. Patrząc na jej okryte kaszmirem szczupłe ramiona, całe z twardych mięśni i ścięgien, Beka natychmiast poczuła się znowu tamtą pulchną dziewczynką, którą niegdyś była. Przysłowie, jaka matka taka córka w ich przypadku, się nie sprawdziło. Coś strasznego. Tasza leży w śpiączce. Mówią o tym we wszystkich wiadomościach. Matka pogładziła ją po plecach, ale Beka cofnęła się. Udała, że chce spojrzeć na ekran. Przy mamie czuła się skrępowana. W czasach, kiedy była nastolatką, wyrósł między nimi mur, którego Beka nie potrafiła zburzyć. Na pewno z tego wyjdzie, kochanie, na pewno. Wypadek samochodowy? Natasza leży w śpiączce? To nie może być prawda. — Takie rzeczy nie przydarzają się dziewczynom takim jak Natasza. Spotykają dziewczyny takie jak Beka. Usiadła na taborecie, nie zwracając uwagi na wibracje swojej komórki ani matkę krzątającą się wokół niej jak trzepoczący ptak. Na ekranie Hayley i Jenny, zapłakane, a jednak nadal idealne, biegły do szpitala, ciągnąc za sobą rodziców, wczepionych w nie jak suche listki w wełnę. Dwie Barbie. — No tak, naturalnie. Pędzą do swojej ukochanej królowej. Wiem, że byłyście ze sobą blisko, kochanie. Czy chcesz? Ciii! Beka uciszyła matkę. Dziennikarka z nosem zaczerwienionym od lodowatego powietrza odgarnęła włosy z twarzy i zaczęła mówić do mikrofonu z tą nieszczerą szczerością, do jakiej zdolne są tylko telewizyjne dziennikarki. Godzina później Beka stała na balkoniku w mieszkaniu Edena, dygocząc razem z nim, gdy zapalał malboro Lighta. Podał jej paczkę, a ona się poczęstowała, dawno zapomniawszy o porannym postanowieniu. Walić to. Poza tym było za wcześnie na jointa, a nawet w liberalnym, niechlujnym gospodarstwie mamy Adena narkotyki były ewidentnie źle widziane. Matka mogła podejrzewać, że Ejden jara. Na pewno czuła zapach z jego pokoju, ale nie zamierzała tego oficjalnie aprobować. Słyszałam, że nie żyła przez trzynaście minut. Beka przestąpiła z nogi na nogę, by jakoś ochronić się przed lodowatym zimnem. Cud, że odzyskała przytomność. Miała szczęście, bo jest zimno. Ejden wpatrywał się w śnieg, który padał gęsto od świtu. Beka pomyślała, że na tle tej bieli i szarości, które okryły świat, wygląda prawie jak anioł. Może nie taki anioł, jaki sobie wyobrażają inni, ale jej anioł. Jasna twarz, ostre rysy, gęste, ciemne włosy i te przejrzyste oczy, które lśniły intensywnym błękitem spod długiej grzywki. Anioł albo wampir. W każdym razie i tak nie wierzyła, że należy do niej. Prawdopodobnie to ją uratowało, dodał. Woda była lodowata, więc obniżyła temperaturę jej ciała, tak bardzo, że serce zwolniło i wprowadziło ją w stan hibernacji. Skąd ty wiesz takie rzeczy? spytała Beka. Ejden uśmiechnął się z zażenowaniem. Widziałem w jakimś starym filmie o podwodnych kosmitach. No, ale to dziwne, co? Nie życia potem ożyć. Trzynaście minut to długo. Ciekawe, czy coś widziała. No wiesz, jakieś światła czy coś. Nawet jeśli nie widziała, to znając Nataszę powie, że widziała, jak tylko się obudzi. Zjadliwa uwaga, ale nie potrafiła się powstrzymać. Jej uczucia do Nataszy przypominały kłębek drutu, którego nie potrafiła rozplątać. Tęskniła za przyjaciółką z dzieciństwa, ale nie znała tej nowej Nataszy Barbie. Jej Natasza nosiła aparat ortodontyczny i lubiła grać w szachy. Jej Natasza była jej najlepszą przyjaciółką na zawsze. Wtedy Beka nie zdawała sobie sprawy, że na zawsze się skończy, kiedy Nataszy urosną cycki i pozbędzie się aparatu, bo wtedy nagle stała się laską. A Beka grubą kujonką, która szybko została odstawiona na boczny tor. Jeśli się obudzi, poprawił ją Aiden, wydmuchując chmurę dymu, W wiadomościach mówili, że nie odzyskała przytomności, może ma uszkodzony mózg albo coś w tym stylu. Beka usiłowała to sobie wyobrazić. Widywała w telewizji ludzi z uszkodzeniem mózgu. Nigdy nie doszli do siebie. Martwa Natasza byłaby przynajmniej tragicznie piękna. Natasza z uszkodzonym mózgiem i podłączona do aparatury, odprowadzającej z niej siki i odchody i wtłaczającej w nią zupę do końca życia, była przerażająca. — Właściwie co tam robiła? — spytał Aiden. — Nocą w lesie. — Myślisz, że ktoś ją uprowadził? — A skąd mam wiedzieć? — Beka wzruszyła ramionami. — Nikt nie wie. Ludzie świrują, nie mówią nic konkretnego. Ul, jak czasem myślała o szkole, cały szumiał. sms -y, wiadomości na czacie, tweety o tym, jak to wszyscy są wstrząśnięci i zrozpaczeni. Cała szkoła deklarująca wielką miłość do Nataszy. Jakby to, co ją spotkało, w jakimś sensie dotyczyło także innych. Pewnie już się pojawiły hasztagi. Tasza, pamiętamy. Ten szum był jak bzyczenie prądu. Szczypał ją pod skórą. Beka nie wrzuciła na Instagram, Facebook czy Twitter żadnych dawnych zdjęć. Częściowo dlatego, że nie miała czasu. Szczerze, bo nie obserwowało jej aż tyle osób, a najszczerzej, bo gdyby to zrobiła, niewątpliwie zaczęłyby się szepty. Widzieliście, co wrzuciła Becca Crisp? Nie może zapomnieć o starych dobrych czasach. A choć przez jakiś czas nienawidziła Taszy, gdy porzuciła ją tak bezceremonialnie i zastąpiła Jenny, nową dziewczyną w trójce Barbie, wszystkie te bzdury wydarzyły się dawno temu. Atasza niczego bardziej się nie bała, jak tego, że świat przypomni sobie o jej niegdyś brzydkich włosach i zębach. Nawet w tej chwili Beka by jej tego nie zrobiła. Parę miesięcy temu w Maypool zginęła dziewczyna, powiedział Aiden. Może to ten sam porywacz? A może tylko uciekła? Beka wrzuciła niedopałek do kubka na stole, między inne gnijące w gęstej brązowej wodzie na dnie. W ustach jej wyschło, stopy zlodowaciały, pociągnęła nosem. Wracamy do pokoju? Pooglądamy film? Ejden zmierzył ją zamyślonym wzrokiem. Od tego uważnego spojrzenia jeżyły się jej włosy na karku. Wybierasz się do szpitala? Po co? Zabolało ją to. A ty chcesz? Zapragnąłeś zaopiekować się księżniczką w potrzebie? Parsknął śmiechem i przytulił ją do siebie. Boże, ale z ciebie menda. Byłem z nią na jednej randce dwa lata temu, zanim wyrobił mi się gust. Odetchnęła zapachem jego skórzanej kurtki. Należał do niej, wiedziała o tym. Nie ma nic gorszego niż wydawać się namolną, nie ma nic gorszego niż być namolną. Dlaczego nie potrafi się zamknąć? Wiem. Jej gorący oddech otoczył jej schowaną twarz. Ejden cofnął się od niej. A ona zachowała się jak suka. Mam w dupie, Nataszę, Howland, ale przez wiele lat była twoją przyjaciółką. Powinnaś jechać. Dla jej rodziców, jeśli nie dla niej. Niemal to samo usłyszała od matki, zanim złapała kurtkę i rzuciła, że wychodzi. W ustach Ejdena zabrzmiało to jakoś rozsądniej. Dobrze, powiedziała w końcu niechętnie. Może powinniśmy pojechać. Pocałowała jego pachnące papierosami usta. Ale po drodze wstąpimy do McDonalda. Umieram z głodu. Eden uśmiechnął się od ucha do ucha. Dlatego jesteś moją dziewczyną. Wcielenie klasy. Zabrzęczała jego komórka, spojrzał na nią i odczytał wiadomość, marszcząc brwi. A to dziwne. Co? Ja także muszę jechać do szpitala. Ale najpierw coś zabiorę. Chodzi o Jamie'ego. On też tam jest. Rozdział czwarty Dziwnie było zobaczyć matkę Nataszy, Ellison Howland, bezradną i zapłakaną, Beka jakoś też się rozpłakała, gorącym, obfitym szlochem, który wyrwał się nie wiadomo skąd raniąc jej serce. Gerry Howland stał między nimi, ze skrępowaniem trzymając ręce na ich plecach, niepewny swojego miejsca w tej zawierusze kobiecych emocji. Miał zaciśnięte zęby i trochę zbyt szeroko otwarte oczy, lecz oprócz tego oraz sztywno wyprostowanych pleców, nic nie wskazywało na to, że w ogóle coś czuje. No ale przecież Beka słabo go znała. Zawsze w drodze do biura albo na kortu uśmiechał się do nich, kiedy się bawiły, ale myślami był gdzie indziej. Beka podejrzewała, że w ten sposób człowiek staje się bogaczem. Nie należał do tatusiów, którzy angażują się w życie dziecka, za co Natasza była mu niewątpliwie wdzięczna. — Rebeko, miło, że przyszłaś — wykrztusiła Ellison, wycierając oczy i nos. — Dla pani Howland zawsze była Rebeką, nigdy Beką czy Beks — tak jak Tasza, zawsze była Nataszą. Jesteś dobrą dziewczynką? Byłaś dobrą przyjaciółką dla Nataszy? Byłaś. Beka nie wiedziała, co odpowiedzieć. kiwnęła tylko głową. Ellison wiedziała lepiej niż ktokolwiek, że Beka już nie była blisko Staszą, i bliskie przyjaciółki stały z boku. Miały lekko zaczerwienione, idealnie umalowane oczy i zerkały na komórki: Hayley i Jenny. Niemal identyczne, a jednak tak odmienne. Jenny zmysłowo delikatna i arystokratycznie szykowna. Hayley po pomieszczańsko sprawna, twarde ciało. Nie wchodziła już na drzewa, ale choć przestała się zachowywać jak chłopak, nie zrezygnowała ze sportu. Miała najlepsze w całej szkole wyniki w biegu. Nigdy nie widywano jej bez błyszczyka na ustach i zawsze chodziła w możliwie najkrótszych szortach, choć nieustannie kazano jej się przebierać. Dziewczyny nie patrzyły na bekę a ona znowu odwróciła się do Ellison Howland. — Chciałam... chciałabym tylko okazać wsparcie — powiedziała w końcu. — Mama także przesyła wyrazy współczucia. — To wystarczy. Jestem pewna, że Tasza z tego wyjdzie, na pewno. — Nie rozumiem. Skąd się tam wzięła? Ellison spojrzała gdzieś za bekę, we własny koszmar, ale ściskała dziewczynę jak koło ratunkowe, ratujące ją przed pójściem na dno. Dłonie miała suche i szorstkie, jakby wypłakała całą wilgoć. Co tam robiła o tej porze? W taką pogodę? Jej ton i kompletny brak reakcji Haley, Jenny i Garego świadczyły, że powtarzała te pytania od wielu godzin. Beka zaczęła się dusić w klaustrofobicznej atmosferze małego szpitalnego pokoiku. Światło nagle stało się zbyt rażące, powietrze zbyt gorące i rozrzedzone. Spływała potem pod ciężką puchówką. Czuła się tu nie na swoim miejscu. I akurat w chwili, gdy pomyślała, że zdoła się wyrwać z chwytu Ellison Howland i na chwilę usiąść, drzwi się otworzyły. Ellison obejrzała się szybko i znowu się zgarbiła. To nie był doktor. — Pani inspektor, czy może... — zaczął Gary, ale policjantka pokręciła głową. — Nie — powiedziała. — Przyszłam porozmawiać z dziewczynkami. Inspektor wydziału śledczego Bennett. Była nieumalowana. Włosy zebrała w surowy kucyk. Uśmiechnęła się do Alison łagodnie i ze zmęczeniem. Muszę poskładać w całość wszystko, co tego dnia zrobiła Natasza. Lekarze mówią, że możecie przy niej chwilę posiedzieć. Dziękujemy. Gary wziął żonę pod rękę. Policjantka otworzyła drzwi i rodzice Nataszy pospiesznie wyszli. Alison znowu tonęła we łzach. Horror! pomyślała Beka. Wszystko jest klinicznie chłodne i realne, a jednak nieprawdziwe. Natasza walczy o życie. Natasza. Ta niezniszczalna, idealna Natasza. Mam zaczekać na zewnątrz? spytała. Jesteś przyjaciółką Nataszy? Beka nie wiedziała, co odpowiedzieć. Mniej więcej kiedyś byłam. Chodzimy do tej samej szkoły, ale od lat nie jesteśmy ze sobą blisko. Zerknęła na dwie blondynki. Jej przyjaciółkami są Heilie i Jenny. Heili spuściła wzrok. Ta Heilie, która skakała z gałęzi na gałąź, aż Tasza i Beka piszczały ze strachu, chichotały i krzyczały, że spadnie. Heilie, która wahała się przez jakiś czas, gdy Natasza odwróciła się od Beki, parę razy potajemnie zajrzała do niej na herbatkę, ale szybko podjęła decyzję i opowiedziała się po jednej stronie. Po stronie zwycięzcy. Po stronie fajnych dziewczyn. Po stronie Nataszy. Tak. Heidi mogła ją teraz pocałować w dupę. Policjantka spojrzała na dwie Barbie, a potem na bekę i z powrotem odgadując ich historię, jedną z wielu podobnych. Nudne koleżanki zawsze zostają porzucone na rzecz tych bardziej popularnych i ładniejszych. Biorąc pod uwagę zaniedbany wygląd, inspektor Bennett, ile miała lat? Trzydzieści? Mniej? W każdym razie dużo. Może w szkole przydarzyło się jej to samo. Zostań, powiedziała. To nie jest formalne przesłuchanie i możesz przedstawić historię z innej perspektywy. Jasne, pomyślała Beka, to na pewno. Co się jej stało? spytała Jenny. Nie wiemy, może to tylko wypadek kawał, który wymknął się spod kontroli. Czy ktoś ją skrzywdził? Hejli miała ogromne oczy. Gary powiedział, że nie była, że nikt jej. Nie została zgwałcona. Bezpośrednia odpowiedź policjantki sprawiła, Żebeka przestała się śmiać w duchu z tego, że Hayley powiedziała Gary jak jakaś dorosła. Do tej pory nawet nie pomyślała o gwałcie. A to głupio, bo przecież często tylko o tym się mówi, nawet jeśli nie wprost. Uważaj z alkoholem, bo coś się wydarzy. Nie wkładaj tego, wysyłasz niewłaściwe sygnały. Zawsze wracaj do domu w towarzystwie albo taksówką. Nikogo nie prowokuj. I tak dalej. Przynajmniej odkąd zaczęła być z Aidenem... Matka dała sobie spokój z tymi komentarzami. Jakby teraz to on powinien bronić Beki. Ciekawe, czy mama zdaje sobie sprawę, że to głupie. Musimy się dowiedzieć, co Natasza robiła wczoraj w nocy i wczesnym rankiem. Policjantka usiadła, a one jak owce poszły za jej przykładem. Nikt nie będzie nikogo oceniać, nikt nie będzie miał kłopotów, ale jeśli została napadnięta, musimy zgromadzić jak najwięcej informacji. Więc coś się jej stało? spytała Beka. To znaczy oprócz. Oprócz tego, że była martwa przez trzynaście minut. Ma parę rany siniaków, ale mogły powstać, kiedy niosła ją woda. Jak powiedziałam, ustalamy, czy to wypadek, czy zamierzone działanie, albo wypadek z udziałem osób trzecich. Zamierzone działanie? Te dwa słowa, nie pasujące tutaj, tłukły się Bece po głowie, gdy usiłowała znaleźć sens. O dziwo, pierwsza na metę dotarła Jenny, która parsknęła głośnym śmiechem, rażącym w powadze tego pokoju. — Myśli pani, że Tash próbowała się zabić? — Sprawdzamy wszystkie możliwości. — Nie. Jenny pokręciła głową z niezłomną pewnością. Nie miała tak długich ani idealnie prostych włosów jak Haley. Założyła jedno ich pasemko za ucho z delikatnym kolczykiem. Tanim, ze szkiełkiem, nie brylantem. Barbie Kopciuszek z biednej dzielnicy. Nie, Natasza by tego nie zrobiła i nie tak. Nigdy by nie skoczyła do lodowatej rzeki. Nie, dodała Hayley — jakby te dwa nie brzmiały za słabo. Inspektor Bennet spojrzała na Bekę, która z wahaniem wzruszyła ramionami. Dla niej było to coś więcej niż przesłuchanie. Musiała ostrożnie dobierać słowa. Nie chciała wkurzyć dwóch barbi, ani sprawiać wrażenia, jakby się im podlizywała. Zwłaszcza Hayley — Hayley była kiedyś jej przyjaciółką. Umiałaby jej zaleźć za skórę lepiej od Jenny. Jenny była nikim. Ale to, co Beka teraz powie, może się na niej odbić w złośliwych tweetach, wpisach na Facebooku i znaczących spojrzeniach. Słowa w społeczności nastolatków tego małego miasta były jak drut kolczasty, gotów skaleczyć, rozedrzeć, wbić się w ciało. Nie sądzę, to była prawda. Gdyby tasza chciała się zabić, wybrałaby bardziej romantyczny sposób, poza tym by się nie zabiła. Ciało to pielca się rozdyma, prawda? Gdyby jej szybko nie znaleziono, wyglądałaby ohydnie, a tego by nie chciała. Twarz Heili stwardniała. Suka, głupia suka. Beka widziała te myśli jasno i wyraźnie w zielonym kamieniu jej ten człowiek. Odpowiedziała nieruchomym spojrzeniem. No więc. Dokładnie to miała na myśli Jenny, dokładnie to myślała Haley. Beka miała ochotę się roześmiać. Złego słowa nie odważyły się powiedzieć o swojej królowej, chociaż była nieprzytomna, żałosna.